Na pewno były momenty słabsze w naszym wykonaniu w tej pierwszej połowie. Zaczęliśmy mecz nieźle, strzeliśmy bramkę. Później do głosu doszło Zagłębie, skończyło się 1-0, dowieźliśmy do przerwy. W drugiej połowie wydawało się, że kwestią czasu, kiedy Zagłębie zdobędzie bramkę. Zdobył ją co prawda, ale później jeszcze też nas uratował Marciniak. Cieszę się, że szczęście nam dopisało. Strzeliśmy bramkę na 2-1, mieliśmy jeszcze dwie dobre sytuacje. Rakels nie trafił praktycznie z linii bramkowej. Cieszę się, że chłopaki mimo trzech, może czterech zajęć treningowych starali się jak mogli. No na pewno ten mecz nie potoczył się, jakbyśmy sobie tego życzyli. Pierwsza połowa zbyt bojaźliwie zagraliśmy. Tak gdyby zawodnicy trochę nie udźwignęli ciężaru takiego psychologicznego. Graliśmy nerwowo, mało było spokoju, mało przetrzymania piłek, za często szukaliśmy już bezpośrednio podania do napastników i ta współpraca też tam nie wyglądała najlepiej. Generalnie była bardzo nerwowa połowa, ale straciliśmy bramkę dosyć taką przypadkową po stałym fragmencie gry. Było kilka sytuacji, ale jednak ta pierwsza połowa była zbyt nerwowa. W drugiej połowie natomiast myślę, że dążyliśmy w każdej chwili do wyrównania, do zwycięstwa i wydawało się, że ta zdobyta bramka doda nam skrzydeł i tak się stało. Myślę, że zmiany zamierzony cel osiągnęły, bo wniosły dużo ożywienia. Strzeliliśmy też bramkę i naprawdę to 10 minut było nasze i wydawało się, że tylko za chwilę padną kolejne bramki. No niestety prosty błąd tam przy wybiciu. To była taka decydująca, można powiedzieć, decydująca chwila. No, w meczu decydują momenty i myślę, że w tym momencie ta bramka na 2-1 to był bardzo znacząca. Choć od razu bezpośrednio po bramce mieliśmy sytuację sam na sam, także myślę, że bardzo dobra ta druga połowa, która pokazała, że potrafi Zagłębie grać do przodu, stwarzać sytuację. No, Cracovia miała Pilarza i tutaj w nieprawdopodobnych sytuacjach parę razy wybronił. Nie można mieć pretensji do drużyny o zaangażowanie, o to, że nie starała się. No, dążyliśmy do zwycięstwa w końcówce trochę, już odsłoniliśmy się i chcieliśmy odwrócić losy tego meczu. Stąd też nadziewaliśmy się na kontry i ten mecz był otwarty w dwie strony. Tempo w tej drugiej połowie było bardzo duże i zawodnicy no, maksymalnie. Powiem szczerze, że obraz taki w szatni, gdzie... No co tu dużo mówić. Niektórym nie wytrzymali i trochę łez poleciało, ale cóż, no, takie jest życie. No, zawodnicy na pewno są źli na siebie. Jesteśmy źli na siebie, bo no, jednak ten potencjał no, nie do końca, szczególnie w tej połowie pierwszej, wykorzystaliśmy. I stąd też takie właśnie taka sytuacja. No, trudno mi w tej chwili ocenić, na ile fizycznie można było to jeszcze lepiej rozegrać. Czy być może to już zawodnicy muszą przeanalizować ten mecz na spokojnie i te przejścia z fazy, szczególnie z ofensywy do defensywy. Tutaj widzę taki na pewno jeszcze duży margines do poprawy. Znaczy uznaliśmy, że taki skład bardzo ofensywny, czyli zamiast Kurto gdzieś tutaj na dziesiątce zagraliśmy dwoma napastnikami. Z tym, że no w tej pierwszej połowie słabo funkcjonowała ta dwójka napastników. W drugiej połowie już było to trochę lepiej. Natomiast no Kurto uznałem, że tutaj potrzebujemy szybkiego grania i on póki co musi się zaadoptować do tego, że trzeba szybciej jak gdyby grać piłką i on to rozumie, rozmawialiśmy i na pewno będziemy go wprowadzać. Natomiast no, taka była decyzja mająca na celu to, żeby tą grę przyspieszyć i przenosić bezpośrednio do trzeciej strefy, do napastników i tam uruchamiać nasze szybkie skrzydła. No cóż, walczymy do końca i jest takie hasło, które gdzieś tam ktoś powiedział, że dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Na pewno będziemy walczyli do samego końca o to choćby, żeby mieć szacunek u kibiców
dla samych siebie. Na pewno nie odpuścimy i będziemy grać do samego końca. I tutaj jeden z trenerów powiedział, że kurczę, ten dzisiejszy mecz to taka kwintesencja całego sezonu Zagłębia. Ja tego nie mogę stwierdzić, bo aż tak bardzo nie przyglądałem się tym meczom, że zbyt łatwo albo jakoś tak nieszczęśliwie tracone bramki w takich, można powiedzieć, głupich sytuacjach, a niewykorzystane, no, nieprawdopodobne sytuacje, bo myślę, że kilka dzisiaj by się takich znalazło. Także cóż, no, mecz się zakończył i nie mogę mieć pretensji o zaangażowanie, o to, że się nie starali zawodnicy. Na pewno kilku zawodników zagrało poniżej poziomu i tutaj bym upatrywał, no, przyczyny takiego też wyniku. Trener na konferencji prasowej podkreślił, że nikomu z Was dziś nie odmówi zaangażowania, że bardzo chcieliście wygrać, no ale czego w takim razie zabrakło Zagłębiu do odniesienia zwycięstwa? Myślę, że zabrakło skuteczności, bo te sytuacje stwarzaliśmy zarówno w pierwszej, jak i w drugiej połowie, no ale brakło wykończenia. No, udało nam się strzelić tylko jedną bramkę i przegraliśmy to spotkanie. Ciężko podchodziło się do tego meczu, myśląc sobie, to jest dla nas mecz o życie? Znaczy, no, wiedzieliśmy, że byliśmy w ciężkiej sytuacji i tak naprawdę nie mieliśmy nic do stracenia i chcieliśmy za wszelką cenę to spotkanie wygrać i myślę, że od początku meczu dało się to zauważyć, że wszystkimi siłami, jakie mieliśmy, staraliśmy się przejść do przodu i strzelić bramki. No, udało się tylko jedną. Dzisiaj mieliście na pewno za sobą kibiców, którzy dopingowali Was do końca wierzyli w swoją drużynę. Było dla kogo wygrać? Dokładnie, no, my na boisku czuliśmy to wsparcie i chcieliśmy zarówno dla siebie, jak i dla kibiców wygrać to spotkanie. Teraz te kolejne spotkania to mecze, w których można będzie sobie odpuścić, czy nie ma mowy, no, gracie do końca. Faktycznie jest jakaś jeszcze szansa na pozostanie, ale wiele składowych na to. Jest szansa, wiele składowych, ale myślę, że nie ma mowy tutaj o odpuszczaniu, gramy do końca. Jeżeli się nie uda, to chcemy pozostawić po sobie dobre wrażenie. No, dokładnie, no, bramka, tak jak pan powiedział, z niczego i w tym momencie nie spodziewaliśmy się, że Krakowia może nam strzelić bramkę. No, Parliśmy do przodu, byliśmy rozpędzeni, chcieliśmy strzelić drugą bramkę i wygrać to spotkanie, no, stało się zupełnie inaczej. Zadebiutowałeś dzisiaj na poziomie ekstraklasy, to powinien być radosny dzień, tymczasem, no, wielka smuta, ten najczarniejszy scenariusz zaczyna się sprawdzać. No tak, no co mogę powiedzieć, bardzo się cieszę z debiutu, że mi trener Stokowiec dał szansę, bardzo się z tego cieszę, no ale co, jak przegrywamy następny mecz, nie wiem, co teraz mogę powiedzieć na tę chwilę. Czym przekonałeś trenera Stokowca w tych ostatnich dniach, że najpierw zabrał Ciebie na to mini zgrupowanie, później kazał zarejestrować i dziś dał szansę debiutu? No, myślę, że ciężką pracą. Też trener nie boi się stawiać na młodzież. No i myślę, że też dużo zawdzięczam trenerowi Karmelicie Bałciakowi, którzy mnie przygotowali w rezerwach do tego, że mógł zadebiutować teraz w Ekstraklasie i myślę, że też trochę tych strzelonych bramek na zapleczu trzeciej ligi. W szatni wielka smuta, mamy rozumieć. No tak, tak. Mamy jakieś matematyczne szanse. Będziemy walczyć o każdy raz skrawek boiska przez te 3 mecze, przez 90 minut. Będziemy próbować jakieś punkty uszarpać, no ale niezależne to jest od nas też teraz. Pierwszy raz miałeś okazję zagrać też przed taką publicznością. Fani wspierali Was do końca. To chyba też fajne uczucie grać dla takich kibiców. Bardzo fajne, jestem zadowolony z kibiców, że nawet po tej porażce odśpiewali nam, że są dumni z tego, co robimy. No, myślę, że trochę dla nas to jest ciężkie, no bo oni bardzo dobrze nas wspierali, a my dajemy taką plamę.